Najgorsi polscy aktorzy. Bartek Kasprzykowski. Ostatnio widziałem go w serialu Przyjaciółki. Grał jakiegoś męża czy kochanka. Przecież on z tą brodą powinien grać krasnoluda z Władcy Pierścienia. Chociaż nie, on powinien grać krasnoludka z Sierotki Marysi. Bartosz Opania. W ogóle Bartosz jest jakiś taki nijaki jest. On nie ma osobowości. On niby zdobył nagrodę osobowości roku, ale ja myślę, że ten konkurs był ustawiony. Bartek po prostu się kumpluje z Januszem Gajosem. Tamara Arciuch. Ale chciałbym zobaczyć ją w filmie Piękna i Bestia, gdzie bestię zagrałby Bartek Kasprzykowski, z którym prywatnie jest w związku. Ja nie wiem dlaczego. Ej, a najlepsze jest to, że tych trzech najgorszych aktorów gra w jednym przedstawieniu. Ja też tam gram. A spektakl nazywa się Telewizja Kłamie. Myślicie, że to co powiedziałem wcześniej to prawda?